kochani, dzień dobry, witam się z wami z Dziwnowa, mamy dzisiaj niedzielę. Ja wyglądam jak wyglądam, chociaż mamy godzinę 10:20. Niedawno spałam, mówię, a nakręcę sobie dzisiaj vloga powrotnego. No straszę, dopiero buzię umyłam, ubrałam się. Słuchajcie, ja nie wiem jak ja to zrobiłam, ale mam zjarane stopy. Czekajcie, teraz wam pokażę. O, patrzcie tutaj na to, no masakra. Nie wiem jak ja się smarowałam filtrem, że stóp nie posmarowałam. I się zjarałam, trochę mnie szczypią. No nic, trudno się mówi. Tutaj mam moją kosmetyczkę wyjazdową. Wszystko, czego mi potrzeba. Stoicie na stoliczku. My za chwilę idziemy jakieś śniadanie robić. Wczoraj był dramat, powiem wam. Jaki dramat? W całym Dziwnowie nigdzie nie można było zjeść żadnego fajnego śniadania. My jesteśmy nauczeni, wiecie, takich normalnych śniadań. Jakaś jajecznica, jakieś parówki, coś tutaj tego typu. Trochę jestem wygnieciona. No jestem. No bo tutaj nie mam żelazka, żeby to przeprasować, a było złożone. No trudno się mówi. Jadę do domu, więc palicho z tym. Krem by mi się przydał. A dobra, wpierw to. Dermika. Także nigdzie nie można było zjeść żadnego śniadania ciekawego. Wylądowaliśmy na nuggetsach i frytkach. No a Agnieszka jakieś tam naleśniki sobie, wiecie, zamówiła. Mówię, tak licho z tymi naleśnikami, no bo ja mam nietolerancję i no nie mogę takich rzeczy jeść, nie? Ale powiem wam, że było zajebiście. Boże, jak fajnie. Ja mówię do Ryśka, że tak się cieszę, że razem tu przyjechaliśmy z tymi dziećmi. Ten mój Marek to jest takie amigo. Byliśmy wczoraj na zachodzie słońca. Marek poszedł z nami, wiecie, Agnieszka też ma swoje drogi i tak niekoniecznie miała ochotę. Mówię, dobra, coś siedzi sobie w tym domu i tyle w swoim pokoju. My poszliśmy. Grał z Ryśkiem w piłkę nożną. Przy zachodzie słońca pocykałam im foty. Oczywiście nagrywać tak niekoniecznie dają się nagrywać. No nie lubią. No, nie poszli po mamie. Mama jako dziecko, pamiętam jak mój tata mnie nagrywał, to ja jeszcze się popisywałam przed tą kamerą, nie? Także fajna pamiątka będzie, no to moje dzieci tak mniej. Powiem wam, że ludzi jakoś strasznie dużo nie ma, co też mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. No bo nie było tłoczno i tak dalej. Moje dzieci to się tak najadły wszystkiego. Mój Marek to mnie po prostu zadziwia, jaki on ma spust, po nim w ogóle tego nie widać. Ona ma taki spust, że ja jestem w szoku. Także dzisiaj jeszcze mamy w planach iść na plażę, ale powiem wam, że całą noc padało, ale to tak lało w pewnym momencie, że aż drugie nad ranem się obudziłam. Mija oczywiście, Boże, i tu też była Mija. Krem rozświetlający, krem pod oczy, to jest krem maska, bardzo fajny. Także powiem wam, że się działo, aż się obudziłam w nocy, ale odkręciłam się na drugi bok i poszłam spać. Rano burza, deszcz. No ja pierdzielę, Ryszard pojechał, kupił bułki na śniadanie, kupił jajka, ser. Wniósł to teraz szybko do kuchni, bo tu w tym naszym domu gościnnym, gdzie jesteśmy, jest taka kuchnia, gdzie można sobie skorzystać. Moja Agnieszka przyszła, tatę szuka, a tata gdzieś w kuchni grasuje. Także zbieramy się zaraz na śniadanie, tylko no ja chcę się ogarnąć jeszcze. Póki, wiecie, mogę. Wczoraj już sobie te stopy zjarałam, ale czułam tak, jak byłam odwrócona, bo czytałam książkę na leżaku w stronę słońca, że tu zaraz się zjaram, więc sobie wzięłam ten krem, bo jeszcze mam ten Herborian, co prawda 25, to jest filtr 25, ale mówię, a zjaram się. To sobie dołożyłam tego SPF-a jeszcze na moje wysokie czoło. No i co? No. A na stopie już nie. Ale cudownie było. Cudownie. Naprawdę, powiem wam, pogoda dopisała. Ludzi tu dużo nie ma. Już Rysiek się pytał dzisiaj, to kiedy znowu przyjeżdżamy? O, mówię, nie wiem, jak najszybciej, jak najszybciej. I właśnie takie weekendowe wypady, słuchajcie, ja lubię najbardziej. Nie to na żadne tygodniowe. Ja się na takich tygodniowych męczę. Ja właśnie lubię takie, o, weekendowe, gdzie się dużo dzieje, gdzie nie ma czasu na nudę. I o, i potem do domu. No, dzisiaj jak wrócę do domu, to robimy, słuchajcie, akcja pielęgnacja. Na pewno, na 100%, bo paletka wpada. Marek do mnie, mamo, po co ty się tam malujesz? Mówię, jak po co? Żeby się trochę poprawić. Czekajcie tutaj, dobrze, no, lusterko. Jakichś zmyślnych makijażu tu nie robiłam, tylko mówię, trzeba się trochę poprawić, żeby lepiej wyglądać. Żeby nie straszyć. Dobra, mój brązowy tusz od Eveline, no świetny jest. To będzie może zrobić tak, bo... Ciekawe, czy Marek już wstał. Wczoraj to do 10 spali. I Agnieszka, i Marek. No, ale tymi śniadaniami, żeśmy się wkurzyli.
Z drugiej strony się nie dziwię, bo cena za śniadanie to jest. Ojej, to jest duża. Więc nie. Nawet tutaj właściciel też ma takie bistro, powiedzmy, gdzie można sobie wykupić posiłki. Zaraz przy domu gościnnym. Ja mówię, że kiedyś miał śniadania w ofercie, ale to tak nie bardzo. No. Także super było. No i wkręciłam się w tą książkę na moim czytniku, Filary Ziemi, tom trzeci bodajże. Chyba. Coś mi tu przyszło. Aha, mój syn coś na TikToka wrzuca, ja go normalnie zaraz pogonię. Ciekawe co wrzucił, zaraz sobie sprawdzę. Zaraz sobie sprawdzę, co on tam ciekawego wrzuca. Ja sobie też otworzyłam TikToka, ale kompletnie go nie czaję. Kompletnie go nie rozumiem i chyba nie mam ochoty go zrozumieć. Wystarczy mi ten mój Instagram i wystarczy mi YouTube i to wszystko, słuchajcie, w temacie. Dobra. Mówię, taka szybka akcja, bo ja tu nie będę nie wiadomo czego. Chciałam się jeszcze szybko spakować, wiecie? Żeby już było z głowy. Hula. Nie wiem, jak tutaj ze światłem, ale jak wyszło, tak jest. Bo dzisiaj jakiegoś słońca bynajmniej na razie nie ma, aczkolwiek Ryszard coś mój mówił, że ma być. Że ma być. A, no i dobrze. Fu. Ja nie mogę twarzy opalać, bo to wiecie. Ja to zaraz. Mam plany. Mi się robią przebarwień. No, także dzisiaj vlog taki ze mną tutaj, proszę bardzo. Zimnowa ostatni dzień. I razem wracamy do domu, a w domu muszę zrobić akcję pedicure, bo to, co sobie zrobiłam wcześniej, to już się do niczego nie nadaje. Piasek zrobił swoje, jednak powiem wam, co hybryda to hybryda, ale ja nie chcę się bawić w hybrydę na stopach jakoś tak. No nie, następny powód, żeby wyjść z domu i coś tam ogarniać. O, ja mam mało czasu na takie rzeczy. Wystarczy, że na pazy chodzę, a też mi przyszło przez myśl, że w przyszłym roku jak wejdę w ogród, albo za 2 lata, no to trzeba będzie raczej pazy zjąć, no bo i tak się zniszczą, chyba. Zresztą zobaczymy, okaże się. Perfumy Incandence, Lotus, no dla mnie na wyjazd najlepsze. Piękne, cudowne, bardzo mi się podobają. Dobrze, czy ja tego Lady Spisek użyłam? Użyłam. To też chowam. Teraz akcja włosy. Cały czas chodzę w takich rozpuszczonych, tylko tutaj zbieram sobie i takiego koczka robię. Bardzo mi się to podoba. Ładnie w tym wyglądam. Ale włosy już niby te. Dzisiaj akcja olejowanie, akcja pielęgnacja, akcja pedicure, jak wrócimy do domu. Oczywiście akcja rozpakowania, ale włosy mi się pokręciły. Wezmę sobie trochę suchego szamponu, wiecie co? Mam tutaj nieświeże. Jak dzieciaki smaruję tym filtrem, zawsze gdzieś też na włosy pójdzie, nie? Dobra, idę do łazienki, zrobię sobie fryzurkę i zaraz do was wracam. Chciałam wam zrobić szybkie pakowanie, ale Rysiek już nas woła na śniadanie. Dzisiaj jemy na tarasie jajecznica, parówki, wędzona ryba. Zresztą zaraz wam pokażę, że sok jest, a później pakowanie. Dobrze, ja już po śniadaniu, dzieciaki z Ryśkiem sprzątają, a ja przyszłam się spakować, bo ja mam najwięcej rzeczy do spakowania, nie? Więc już biorę walizkę. Akcja. Akcja pakowania. Katanę chowam, jest bardzo, bardzo ciepło na dworzu. Więc nie ma co się wygłupiać, jak patrzę, chyba tak będzie lepiej. Długa kieska. Wczoraj wieczorem wiało. Więc
no niestety. Dobra. Nie ubrałam te kiecki. Patrzę, jak to was ustawi, żeby to miało ręce i nogi. I to już tam widać. Koszulki. I dobrze. U mnie pakowanie jest bardzo szybkie. Szybkie, łatwe i przyjemne. Dobrze. Idą tu. Dresy. I tu. Tu. Chyba będę w laczkach jechać, tak mi się wydaje, więc... Kosmetyczka. Dobra. Jakąś torbę. Leki. Leki tam. Idą do tej. Jednak jak dobrze, że wzięłam tą torbę, powiem wam, to był najlepszy zakup ever. Leki. No tu. Żeby mój Ryszard nie zapomniał. Karty. Są tu. Dobra, tu jest pusto. Żele pod prysznic. Balsam brązujący, no świetne. Powiem wam, bardzo fajnie. Mimo że ja za Nivea nie jestem tak tutaj naprawdę spoko. Żel do mycia twarzy mija. Świetnie mi się sprawdził też na wyjeździe, więc polecam. Na kamerę włączyłam. Czy ja coś jeszcze mam? Szczoteczkę do zębów, czekajcie. Szczotka do włosów musi być pod ręką. Teraz idzie tu. Dobra. Zamiska jest. Moja torba. Jest. To teraz trzeba wyro pościelić. Powiem wam, że wystrój tego domu wczasowego, tutaj gdzie jest na tym dziwnowie, to on przypomina wystrój domu wczasowego mojej ciotki, której już nie ma. Ciotki wiedźmy swoją drogą. Jest mi tutaj tak dobrze, że mi więcej do szczęścia nic nie potrzeba. Naprawdę. Nie potrzebuję żadnych luksusów, jacuzzi i tych spraw, jak jestem w Dziwnowie. Niczego mi bardziej nie trzeba. Niczego więcej. Boże, jak duszno. Może lecimy zaraz na plażę. Spakowane, ogarnięte. Tu jeszcze widzę, muszę Ryśka kubek umyć. Butelkę po wodzie wyrzucić i zobaczę, co tam jeszcze. Też ogarniam się i widzimy się trochę później. Dobrze, pokoje już oddane. Powiem wam, że jest taka duchota. Idziemy zaraz na plażę. Jeszcze tylko dzieciaki poszły po leżaki, po nasz materac. I idziemy, bo o Jezu, no nie pływam. Thank you.
jesteśmy na plaży. Nie ma słońca, ale jest ciepło i nie wieje. To jest najważniejsze. Jak myślimy sobie, może co byśmy przyjechali jeszcze? Wiemy, że są wolne pokoje, więc może tutaj zjadł, byłoby super. No, nigdzie tak nie wypoczywamy, jak właśnie tutaj w Żółwnowie, nie? Nigdzie. Żadne Kanary, proszę Państwa, nic. Tylko nasze zimne Morze Bałtyckie i nasza plaża. No, a chłopaki, proszę sobie teraz piłkę pobrać. Taki słońca jeszcze nie ma. A ja idę sobie na leżaczku posiedzę, poczyruję. Oczywiście w pewnie, pewnie gofr. Wszystko wpada, czego nie powinnam, ale dobrze jest, żyję, więc chyba nie jest tak najgorzej. To ja się na razie rozłączam. No dobra, to my już powoli wracamy do domu, mamy godzinę no, po 4, więc... Ale zanim do domu, to jeszcze na budowę pokażemy dzieciakom, co tam się zmieniło, jak to wygląda i co. Jedno co jest pewne, na pewno tu wrócimy, na pewno jeszcze w lipcu i na pewno z dzieciakami. Thank you.
Proszę Państwa, home sweet home, jesteśmy. Akcja, rozpakowanie. O, gdzie to jest tu? Ja póki jeszcze jestem na chodzie, zrobię to od ręki. I teraz wodę dał? Natychmiast. Nie, nie. Bo wygląda jakby gazowana była. Nie wiem, ja nie dawałam. Ja nie dawałam, więc nie wiem. Marek, jak to... Jest to, moi drodzy Państwo, witam się z Wami z mojej łazienki. Wzięłam prysznic, bo trzeba było, po prostu się ze mnie lało, 26 stopni mamy na dworzu. Także ja jestem po prysznicu, po demakijażu, wykończyłam moje cudowne masełko do demakijażu od Mia, od Fluff Balsam do demakijażu, też już jest na wykończeniu. I później biorę się za tą alterę, którą też muszę wykończyć. Na szczęście Mia, ten, to jest ten pielęgnujący rzad do mycia i o, jak pada. Ciemno w całym domu, burze zapowiadają. No i idzie, właśnie leje, a ja lubię, jak pada. Dobrze. Jeszcze mam gdzieś tyle, więc super, o, syn się wścieka. On też lubi, jak pada. O, i po meczu nie obejrzą. Dobra, zacznę od pielęgnacji włosów. I skończę na pielęgnacji twarzy. Mam już tutaj dwie maseczki przygotowane, które muszę zużyć, bo już są ze mną i są. Oczywiście Anwen wpada, wcierka do włosów. Dzisiaj je powcierkuję, nie wzięłam grzebyka do masażu. To niedobrze. Czekajcie. Marek? Marek, przyniesiesz mi z kolei grzebyk do masażu? Taki różowy. Do masażu skóry głowy. Nie? Szybko, szybko, szybko. Nie? No na toaletce, tam ci pędzle. Ale leje. Oto. Dziękuję. Jak to dobrze jest mi widzieć. Leje jak trzeba. Nie obejrzą meczu. Trochę spokoju to. Dobra. Zawsze tak, jak widzieliście przy bitkach, od razu się rozpakowałam. Ja jestem team. Od razu się rozpakuj po powrocie. Dlaczego? Bo potem nigdy mi się nie chce. I potem patrzę na tą walizkę i wiem, że muszę to zrobić i tylko niepotrzebnie to odwlekam w czasie i tak dalej. A tak wpadam, rozpakowuję. Dziękuję, do widzenia, temat zamknięty. No, moja Aga ledwo weszła do domu, od razu wyszła. No zgadnijcie, gdzie, nie? Wiadomo. Dobra. Powcierkowane. Teraz olej z Only Bioten do włosów, co prawda nisko porowatych. Ale to... O nie. Powinnam go mikrofaciarz. Dobra. Nie ma tragedii. Także dzisiaj Rysiek nie ma wyjścia, musi wytrzymać z tym zapachem mojej ścierki. Nie ma wyjścia. Cała noc przed nim. Ale za to olejek przepięknie pachnie owocowo. Także no, powiem Wam, że wszystko po kolei zużywam. Chyba jeszcze wezmę tą maskę do włosów niskoporowatych i też sobie jeszcze dodatkowo nałożę na ten olej, wiecie? I tak muszę zużyć, i tak muszę zużyć. Więc czekajcie.
A jutro, o, o tą maskę mi chodziło, do włosów nisko porowatych. O, tyle mi jeszcze zostało. Mówię, na wykończeniu. Jeszcze ze 3 mycia i będzie po sprawie. O, zrobimy sobie tak. Ja włosy i tak zwiążę w koczek na czubku. Głowy. Dobra. O, one po tym naprawdę potrzebują nawilżenia. Więc niech będzie. Włosy rozczesałam, zanim tutaj nałożyłam to wszystko. Dostałam taki komentarz, wiecie, od jednej z was chyba się, żeby przed myciem rozczesywać włosy. Ale ten komentarz mi gdzieś zniknął. Nie wiem, czy Witka go przypadkiem nie skasowała. Ja mówię, tak to szkoda, bo fajny był taki naprawdę wnoszący. Jezu, muszę z nosa wydmuchać, bo mi... Alergia, słuchajcie. No i nie poradzę. Mnie trochę dopadła. Dobra. Teraz szybko włosy na górę, koczek i niech sobie do jutra będą na tej łepetynie. O, niech sobie te włosy piją to, co potrzebują. O nie. Dobra. Muszę przeorganizować sobie znowu tutaj wszystko. Pielęgnację, włosy jakoś, żeby to miało ład i sens. I teraz tak, mam jeszcze te płatki od Garniera. To leżało u mnie w lodówce, takiej saszetce. Ja tu zapomniałam, zresztą ja już dawno, dawno żadnych masek w płachcie i płatków pod oczy nie stosowałam, bo po prostu mi się nie chciało. Nie czułam potrzeby, ale dzisiaj to już czuję. Więc wpadają garnierowskie. To jest B, to jest niedobre. Kiepski skład. Boże, jak ja mam sobie z tym poradzić. Kiepski skład i tak dalej, ale to jest, skoro mam, no to zużyję, nie? Dobra. No ja, jakie w ogóle duże one są. Tak zastanawiałam się, czy te z Pixie sobie nie użyć, ale mówię, no przecież to też muszę zużyć, nie? Oj Boże, jakiś kłak jeszcze. Koty stęsknione. Moje siostry do kotów sobie zajeżdżały. Widzę, że całą suchą karmę wyżarły. No strasznie ogromne są, bo ja źle je jakoś... No patrzcie. Bo ten jeszcze, ale te... Ten od Garnier to jest porażka. No nieważne. Dobra. Jakoś tam, byle mi tu ładnie straszna. Nieważne. I ostatnia to jakaś taka maska do twarzy w płaci ze składnikami odżywczo wygładzającymi. Ja ją kiedyś kupiłam w Lidlu, więc przyszła pora, żeby jej w końcu użyć. Ciekawe, czy to się coś ściąga. Jezu, nie wiem. Chyba tak. Nie przeczytałam, ale bardzo mocno nasączona fali, nie? Dobra, znowu ten kłak mi się tutaj przyczepił. Okej. Okay. Drodzy Państwo. Nakładam. Mogę odetchnąć. Bardzo, bardzo, bardzo mocno nasączona. Dobrze, w łokcie, proszę Państwa, idzie. Dekolt idzie. 20 minut producent mówi, żeby trzymać na gębie, więc trzymam. I z tego miejsca, moi drodzy Państwo, ja się z Wami żegnam. Tak wyglądając, widzimy się jutro w innym vlogu, co prawda. Dla mnie to będzie jutro, dla Was będzie trochę później, no ale... Przyjdzie taki czas, że będę nagrywać codziennie. Chyba we wrześniu, zdaje się, ale to jeszcze się okaże. Bo rok temu też we wrześniu nagrywałam daily. We wrześniu u mnie to się zawsze dzieje, wiecie. Akcja szkoła, akcja przybory, nowe plecaki, srakty, pierdaty. U mnie zawsze się dzieje zebrania. Nigdy nie ma... Chciałam się powiedzieć nudy, ale dla niektórych to może być bardzo, bardzo nudne. Dobra, także tak, ja się z Wami żegnam, sprzątam tutaj to moje obejście i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa!